Dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Fishing Stories. Dzisiaj gość, który wyznaczał tak jakby historię polskiego wędkarstwa, polskiego spinningu. Człowiek, który jest wielokrotnym mistrzem Polski, który stworzył w pewnym sensie dziennikarstwo wędkarskie w Polsce. Mam na myśli oczywiście Jacka Kolędowicza. Bardzo się cieszę na to spotkanie. Porozmawiamy sobie o gazetach, porozmawiamy sobie o innych pasjach Jacka, o tym jak ze swojej zawodowej pracy przeniósł się do pracy w gazecie, jak poświęcił swoje życie wędkarstwu. Mam nadzieję, że to będzie bardzo ciekawy wywiad. Zapraszam Was bardzo serdecznie. Do zobaczenia już za sekundę. Dzień dobry, witam Was w kolejnym odcinku Fishing Stories. Jak już wiecie, moim gościem jest Jacek Kolędowicz. Witaj, Jacku. Dzień dobry. Zacznę od pytania, które zadaję każdemu. Skąd w Twoim życiu wędkarstwo? Takie dosyć błahe pytanie, ale myślę istotne. No sam się wielokrotnie zastanawiałem, co było praprzyczyną. No, może jedną z przyczyn było to, że mój dziadek był wędkarzem i myśliwym. Z tym, że jeżeli mi przekazał cokolwiek, to raczej w genach, bo ja się urodziłem, jak już dziadek nie żył. Aha. Rodzice nie byli wędkarzami, natomiast zabierali mnie i moją siostrę bardzo często nad wodę. Wszystkie weekendy czy wakacje to były spędzane nad wodą, więc to mogę tłumaczyć, że to no jakiś taki pociąg do wody nastąpił. Pierwszy raz trzymałem wędkę w ręku, jak jeszcze nie miałem 4 lat. To było brok nad Bugiem. I chyba to było takie bardzo mocne pierwsze wspomnienie, ja to dokładnie pamiętam, że syn gospodarzy miał taką bambusową wędkę. No jak wiesz, nie bambusową, z leszczyny. Z leszczyny, tak, pamiętam, to była leszczynówka, kawałek żyłki, haczyk, spławik i kiedyś mnie zostawił sam nad wodą. Byłem sam nad wodą i jakby się strasznie przestraszyłem, bo dorosły dookoła mnie, co się dzieje? Kazał patrzeć na spławik, no i w pewnym momencie coś się zaczęło dziać, ja podniosłem i nagle na mnie zaczęła lecieć ryba taka srebrna. Ja to do dzisiaj pamiętam, jak to nikt mi nie opowiadał, ja po prostu to pamiętam. I ta ryba mi spadła pod nogami i takim szybkim ruchem uciekła. To prawdopodobnie była uklej, ale to zostawi jakiś trwały ślad w mojej pamięci. No. Następny etap, no to były te wyjazdy z rodzicami, moja mama wtedy nie pracowała. Chociaż miała wyższe wykształcenie, ale no, opiekowała się dziećmi, w związku z tym miała dla mnie i dla mojej siostry dużo czasu. Jeździliśmy nie tylko na weekendy, bardzo często nad rzekę, nad jeziorkę pod Warszawską. Aha. Bardzo piękna, czysta rzeczka była wtedy. Ja widziałem te rybki pływające w toni, a że w pokoju stała wędka, w dużym u nas. Wędka wzięła się stąd, że mój tata dostał kiedyś w prezencie od kolegi, nie był wędkarzem, więc nie używa. Nie? Ta wędka zawsze tak... Co to tam stoi, co to jest? I kiedyś poprosiłem mamy, żeby tę wędkę wziąć ze sobą. Tak? Jakaś się żyłka znalazła, kawałek haczyka, spławik, no zarzuciłem, ale coś nie szło, bo nie było ciężarka w ogóle. Nie wiedziałem, że musi być ciężarek. No ale w końcu jakoś się udało, no przynęty też nie było, no ale mama wyjęła robaka z jabłka. Wtedy jeszcze jabłka miały robaki, były prawdziwe, tak? Takiego białego i udało mi się taką małą płotkę złowić. No co na mnie znowu zrobiło jakieś duże wrażenie, bo to dokładnie pamiętam, tą płotkę, to miejsce. No i trzeci etap, najważniejszy, no to już się wiąże z Polskim Związkiem Wędkarskim. Otóż mój tata no, widział, że nabieram pasji jakiejś. Myśmy jeździli zresztą do Augustowa. Tata kolegi był wędkarzem, jego syn też był wędkarzem, więc ja tam przy nich coś tam pozwalali mi podtrzymać wędkę i strasznie mi się to zaczęło podobać. No i tata stwierdził, że jakby to musi być poważnie, więc w 71 roku zapisał mnie do PZW. A dwa lata później się okazało, że PZW, największe koło w Warszawie, numer 3, robi szkolenia dla młodzieży. I tata mnie zapisał na takie szkolenie, przyprowadził mnie tam. To rzeczywiście była bardzo poważna sprawa. Koło numer 3 było wtedy największym kołem w Polsce, chyba miał 6 tysięcy członków. I co ciekawe, tamte szkolenia prowadzili naprawdę wędkarze wyczynowi z najwyższej półki. To był dwukrotny mistrz Polski, Stefan Zieliński był, Misztal był Sobociński, to były wtedy znane nazwiska w świadku tym. No ja trafiłem do tej szkółki, to był 73 rok.
To były naprawdę poważne szkolenia z perspektywy. Całą zimę żeśmy się uczyli wiązać żyłki, haczyki, aha, robić spławiki. Ci nasi trenerzy z nami poszli do sklepu, wybrali nam wędki, wtedy jeszcze bambusowe były. Zresztą to były, oczywiście patrzyliśmy na akcję, na wszystko co trzeba. Tak? I to były przygotowania do moich pierwszych zawodów. Pierwsze zawody nastąpiły, to był 74 rok. To były mistrzostwa koła tego. I wyobraź sobie, że ja w kategorii juniorów zdobyłem pierwsze miejsce w tych mistrzostwach. No i zostałem pełną gębą wyczynowcem. Za chwilę i się zaczęło. Za chwilę byłem w kadrze okręgu, potem były mistrzostwa Polski. W 75 roku srebrny medal drużynowo w kategorii juniorów. Pierwszy w gruntowym mistrzostwach Polski młodzieży. No ale jak już zostałem wyczynowcem, no to już mnie wędkarstwo wchłonęło. No tak. I tak dalej. To fajnie, że powiedziałeś o tym sporcie, bo tego dotyczy moje kolejne pytanie. Ja miałem tutaj różnych gości, doskonałych wędkarzy, natomiast żaden z nich jak do tej pory nie miał zbyt wiele wspólnego ze sportem wędkarskim. W sensie wędkują, podróżują, robią różne rzeczy, natomiast przynajmniej na tyle, na ile ich znam, mało który z nich startuje. U ciebie? Całkiem inaczej, tak jakby sport przez bardzo długi okres twojego życia był trzonem twojego wędkarstwa. W którym roku zdobyłeś pierwsze mistrzostwo Polski w spinningu? To zależy jak liczyć, tu może jakby przypomnę troszeczkę z historii, aha, polskiego spinningu. Otóż no ja w zawodach spinningowych startowałem już, tak jak mówię, zaczynałem od wyczynu spławikowego, potem powoli przeszło to w spinning. I zawody na szczeblach okręgowych były już organizowane w latach 70-tych, 80-tych, bardzo mocne zawody, Puchary Zalewu Zegrzyńskiego były w okręgu warszawskim, to się wtedy nazywał, nie Mazowiecki, ja zresztą chyba jedną czy dwie imprezy wygrałem, takie tam byłem wysoko zawsze w klasyfikacji. No, ale no, polscy spinning się rozwijał, no, ale nie było zawodów ogólnopolskich, więc postanowiono zrobić zawody duże ogólnopolskie, w randze mistrzostw Polski, one się wtedy nie nazywały. I te zawody były pierwsze w 85 roku. Zrobił to okręg warszawski. Znowu, to były bardzo poważne zawody, zjechali się najlepsi spinningiści z całej Polski, były do tego bardzo poważne eliminacje. Żeby się dostać do tych zawodów, to przynajmniej w okręgu mazowieckim odbywało się to w ten sposób, że wybrano chyba kilkudziesięciu czy dwunastu najlepszych spinningistów, najlepszych w rozumieniu, że wygrywali właśnie te zawody takie okręgowe duże. Ja miałem szczęście się znaleźć w tej grupie i potem były trzy stopniowe eliminacje, były trzy imprezy przez trzy tygodnie. Suma punktów z tych imprez dopiero wyłaniała trzech zawodników, którzy się klasyfikowali do mistrzostw Polski. Do tych mistrzostw Polski w cudzysłowie, bo one się wtedy nazywały. Mnie się udało dostać też do tej trójki, no i wygrałem te zawody. Czyli można powiedzieć, że pierwsze takie nieoficjalne mistrzostwa Polski w 85 roku. To był mój pierwszy taki rzeczywiście duże zwycięstwo, z którego jestem zresztą bardzo dumny, bo to były pierwsze właśnie takie zawody. Zresztą o ile pamiętam, to następny wygrał Robert Taszarek. Więc tam nazwiska jakby te, które są teraz powtarzały. Natomiast takie i przez trzy lata były właśnie te zawody w randze mistrzostw Polski, czyli 85, 86, 87. Potem były już pierwsze takie oficjalne już mistrzostwa Polski były w 88. Ja wtedy nie startowałem. Jakieś tam były niesnaski z okręgiem, pamiętam, jakoś tak się, no oczywiście jako zwycięzca tych zawodów byłem jakby automatycznie w następnych, ale ja zrezygnowałem w ogóle ze startu i dopiero wróciłem do wyczynu, oczywiście startowałem w mniejszych zawodach, ale dopiero wróciłem do tego dużego wyczynu w roku 91, w którym powołano kadrę narodową. Ja znowu miałem no, wielką przyjemność, szczęście i zaszczyt być w pierwszym składzie kadry narodowej. A pierwszy skład utworzono w ten sposób, że wzięto zwycięzców właśnie tych dużych zawodów. Ponieważ ja byłem zwycięzcą w pierwszym i się dostałem do kadry. No i rozumiem. I pierwszy mój taki start w kadrze od razu no, był znaczący, no bo zająłem drugie miejsce, srebrny medal. Do złota wtedy mi zabrakło, no nie wiem, pół okonka. Nawet nie okonek, często pół, tak tam 2 centymetrów mi zabrakło wtedy. Czy tam kilku gramów, bo wtedy się ryby ważyło. No i następne, czyli pierwsze mistrzostwo Polski było następnego roku dopiero, czyli w 92. Potem trzy razy zdobyłem mistrza Polski indywidualnego, był tam mistrz Polski drużynowy jeszcze. No, niesamowite wyniki. Jeszcze potem w 96 roku były pierwsze klubowe mistrzostwa Polski, też pierwsze miejsce, też złoty medal. To powiem ciekawostkę, że to była drużyna wiadomości wędkarskich.
No tak. Która miała ciekawy skład, bo było w niej cztery osoby. Mhm. Te mistrzostwa odbyły się w Słubicach. To były pierwsze klubowe mistrzostwa Polski. Teraz się odbywają tam już któreś tam, nie wiem jak tam z tym liczeniem jest, bo tam były trochę zamieszania z tym. W każdym razie to były pierwsze i w składzie, w tym pierwszym składzie z wyczynowców było dwóch. Taki, co startowali. Mhm. Był Zbyszek Zaleski, to wieloletni redaktor, redaktor Wiadomości Wędkarskiej, on już niestety nie żyje. Byłem ja z wyczynowców i było dwóch znakomitych Wiślaków. Był Marek Szymański i Maciek Jagiełło. Mhm. No i no tak. Takie połączenie wody z ogniem było wynik piorunujący. Super ekipa. Ty teraz zajmujesz się organizacją jednej z, w moim odczuciu, lepszych imprez w Polsce, wędkarskich, bo miałem okazję uczestniczyć w zeszłym roku. Chodzi mi oczywiście o Szczupak Cup na Powidzu. Niemniej jednak to nie do końca to samo organizowanie. To fajne wyzwanie, tak jakby jak się zawody udadzą, to wszystko jest ok. Natomiast to nie to samo co start. Czy ty czasami tęsknisz za startami w zawodach? Jak widzisz, nie wiem, mierzysz rybę jako sędzia na zawodach i czy tak jakby, wiesz o co chodzi? Czy byś chciał jeszcze pomierzyć z innymi? Spodziewasz się odpowiedzi, że tak. Nie, zupełnie, nic, no, nic ciekaw tego. Jestem, nie? Nie, no słuchaj, gdybym tęsknił, to bym po prostu wystartował. Jasne. Nie tęsknię i jakby moja decyzja o zakończeniu tego życia zawodniczego zapadła już dawno. Ludzie się trochę dziwili, bo można powiedzieć, byłem wtedy na szczycie, jakby swoich możliwości przynajmniej, tak mi się wydaje. To był właśnie zaraz po tych klubowych mistrzostwach Polski. No, niektórzy mówią, że dobrze, należy się wycofywać wtedy, kiedy jest się na szczycie. Nie, no ja się wycofałem wtedy z kilku powodów. Po pierwsze dlatego, że no już uznałem, że no, któryś kolejny raz Mistrzostwo Polski, no jakby ile można. No może jeszcze by mi się z raz, dwa udało, ale to był coraz większy wysiłek, no była coraz większa konkurencja. Jakby dalszej możliwości, że tak powiem, rozwoju już nie było, bo nie było wtedy zawodów międzynarodowych. Był taki European Angling Pike Challenge, no ale to nie były zawody w randze Mistrzostw Świata. Więc poza tym zostałem powołany na funkcję trenera kadry narodowej. No, trener kadry narodowej nie powinien być zawodnikiem. No tak. Chociaż się zdarzało, że był, ale to nie powinno tak być. No i w 97 roku już zacząłem pracę w mediach wędkarskich, w gazecie. Ja mówię takiej pracy już zawodowej, tak, bo pisałem wcześniej do mediów. No więc myślę, że też praca dziennikarza z pracą, pracą zawodnika jest nie do pogodzenia. Ja tu świadomie użyłem słowa praca, bo start w zawodach to nie jest tylko, że przyjeżdżasz sobie na imprezę dzień wcześniej. Tam, tak. Ja przed każdą imprezą miałem mniej więcej 4-5 do 6 dni treningu. Czyli cały tydzień wyjęty przed zawodami. Tak, ale tych tygodni było sporo, bo były Mistrzostwa Polski, 7 dużych imprez Grand Prix. Mówię tych w ramach cyklu Mistrzostw Polski, więc to jest 8 tygodni wyjętych z życia. Życia rodzinnego, życia zawodowego. Ja wtedy jeszcze pracowałem. Miałem bardzo poważne stanowiska też zawodowej. Zaraz cię o to zapytam. Był duży konflikt, musiałem na coś postawić, tak? Więc postawiłem jednak na rozwój zawodowy. No i się rozstałem ze sportem i absolutnie nie żałuję, bo jeszcze jest jeden powód, żeby w zawodach się startuje według mnie po to, żeby wygrać. Nie po to, żeby być w pierwszej dziesiątce, dwudziestej czy coś. Albo celujesz pierwsze miejsce, albo w ogóle. A żeby wcelować w pierwsze miejsce, to trzeba poświęcić bardzo dużo czasu. I trzeba ten czas mieć, do tego dochodzą jeszcze pieniądze, jest sprawa zawodowe, rodzinne. No, nie można mieć wszystkiego naraz. Jasne. Kończąc ten wątek zawodów, chciałem Cię jeszcze jedną rzecz zapytać, bo to też ciekaw jestem bardzo Twojego zdania. W naszym kraju, ja przynajmniej zauważam, no tak jakby nie pamiętam tych czasów, o których mówisz, więc może nie do końca mam pełen obraz, natomiast na tę chwilę zauważam taką sytuację, że te zawody, nazwijmy to w cudzysłowie komercyjne, gdzie są do wygrania drogie łodzie i tak dalej, przyćmiły jednak Grand Prix czy zawody Mistrzostw Polski. Jak Ty myślisz, jakie jest Twoje zdanie w tym temacie? No bo tak jakby przez wiele lat byłeś częścią jednego, teraz w pewnym sensie jesteś częścią tej nowej formuły. Jak to jest z tą wędkarską rywalizacją w tym aspekcie? Jak to widzisz?
No, zależy, co rozumiesz pod słowem przyćmiły. No, wydaje mi się, że jeżeli ktoś wygrywa zawody, no nie będę rzucał nazwami, ale nie wiem, któryś z zawodów komercyjnych, no to tak jakby jest, nie chcę powiedzieć bardziej poważany, ale bardziej nagłośniony jako zwycięzca niż ktoś, kto triumfuje w Grand Prix. Czyli mierzysz to poważanie liczbą lajków albo łapek. No wiesz, jest coś w tym na pewno. Na pewno coś w tym jest. Jeżeli wziąć to kryterium, to rzeczywiście, no, ale myślę, że to nie zależy od rodzaju zawodów, tylko od organizatora. Jeżeli organizator się postara nagłośnić zawody, czyli tu wchodzi w grę marketing, no to jakby nie ma znaczenia, czy kto jest organizatorem, czy jest osoba prywatna, czy koło, czy okręg PZW. Mm-hmm. Natomiast ja myślę, że oba rodzaje imprez, bo jakby podzieliły się tak no, trochę sztucznie, ale rzeczywiście może jest taki podział, mają ogromne walory. Bo i mają inny cel przede wszystkim. Mhm. Zawody te mistrzowskie, tak zwane PZW, rozgrywane według ZOSW, tak zwanych zasad organizacji sportu wędkarskiego, mają ten walor, że mają taką całą otoczkę eliminacji. One służą temu, żeby wyłonić najlepszego wędkarza. Owszem, czasem są sponsorzy, mniejsi lub więksi, tam też są sponsorzy, ale i regulamin tych zawodów, czyli regulamin, cała organizacja sportu wędkarskiego jest tak to ułożone. Ja brałem udział w powstawaniu tych zasad, one są teraz troszkę inne, ale generalnie służyło to temu, żeby wyłonić najlepszego zawodnika. Oprócz tego jest taka otoczka, bym powiedział, społeczna. Ci zawodnicy często się wywodzili z takich szkółek wędkarskich, z której ja pochodzę. Rozumiem. I te zawody mają bardzo duży walor jakby taki społeczny, edukacyjny, wychowawczy. Natomiast zawody komercyjne są ustawione pod promocję organizatora i sponsora. Tam jest tak, że ludzie mogą przyjść z marszu, bez eliminacji, tak? Wpłacasz i jesteś. To prawda. Mało tego, te zawody nie zawsze mają odpowiednią liczbę tur, prawda? W związku z tym tam się nie wyłania najlepszego wędkarza, tylko się wyłania zwycięzcy, który wygrał czasem umiejętnościami, czasem fartem, czasem jednym i drugim, tak? Bo nie jest celem tym zawodu wyłonienie najlepszego zawodnika. Mhm. I dobrze, że są i takie, i takie. Mhm. Ja bym, jakby to jest trudno porównać po prostu. No, obie te imprezy mają takie walory godne uwagi i myślę, że no tamte nie są gorsze. Jasne, nie stawiałbyś tak jakby tego w jednym szeregu, w sensie... Nie, tak. To są dwa różne byty. Rozumiem. Ale oczywiście można powiedzieć, i w tym rodzaju są lepsi i gorsi organizatorzy. No to na pewno. To proste. To na pewno. Zmieniając całkowicie temat, tak jakby skończyliśmy ten wątek sportowy, ja chciałem Cię zapytać o rzecz z całkiem innej beczki. Czy Ty jesteś w stanie przytoczyć temat swojej pracy magisterskiej? Oczywiście. Słuchamy badawczo. Znaczy, ja zawsze miałem tendencję do jakby takiej syntezy i upraszczania pewnie, więc tytuł mojej pracy magisterskiej jest bardzo krótki. On się nazywa, dlatego jest łatwy, manipulator obrabiarkowy do wałków. Może wyjaśnię, co to jest. To jest po prostu robot przemysłowy, który zastępuje robotnika przy maszynie. To było takie urządzenie, które podawało wałki do obrabiarek albo do centrów obróbczych, tak, sterowanych komputerowo. No różnych. Tam ten robot był sterowany hydraulicznie i napędzany hydraulicznie. Miał oczywiście sterowanie elektroniczne. Wtedy wchodziły dosyć poważne układy sterujące. To były lata 80. ubiegłego wieku. No i zastępował po prostu robotnika przy pracy. No dobrze, więc teraz następne pytanie, jak nawiązując do tego, co się wydarzyło, że człowiek po Politechnice, ścisły umysł, znający się na robotach, wybrał bądź co bądź bardzo humanistyczną pracę jednak mimo wszystko dziennikarza i tak jakby postawiłeś na dziennikarstwo, na gazety. Co się wydarzyło? Czemu nie, pan inżynier? Znaczy ja bym tutaj po pierwsze zaczął od pewnego sprostowania, dlatego że wykształcenie humanistyczne w rozumieniu dawnym, takim prawidłowym, to są właśnie nauki ścisłe. No. Leonardo da Vinci, który był uznawany, prawda, był świetny malarz, ale on się doskonale znał na matematyce i fizyce. No jasne, natomiast... Jeżeli rozumiesz humanista tego, który nie lubi matematyki i fizyki, to ale to nie tak, ja. Tak bardziej ujmując to... To nie ja. Ale wiem, o co ci chodzi. Tak, rzeczywiście. Ja tak jak mówię, z wykształcenia, z zawodu jestem inżynierem mechanikiem, konstruktorem maszyn.
No, prowadziłem poważne działy konstrukcyjne w dużych zakładach. To był fabryka prac hydraulicznych, Hydomat był. Był Polkolor, to był czołowy zakład jeszcze w socjalizmie, tak, który miał bardzo poważne technologie dostępne amerykańskie. Projektowałem linie technologiczne do kineskopów, do robienia kineskopów. Współpracowałem z PERN-em, przedsiębiorstwem eksploatacji rurociągów naftowych. Takie urządzenia ultradźwiękowe do badania rurociągów robiłem. No, cięcie wodą, cięcie laserem, także bardzo dużo różnych rzeczy. I muszę Ci powiedzieć, że ja bardzo, bardzo lubiłem swoją pracę. To nie jest tak, że tam ktoś tam... Co prawda wzięło to się stąd, że mój tata był wybitnym specjalistą od obróbki skrawaniem, od obrabiarek skrawających. I zapewne ja też dlatego poszedłem w ten kierunek, ale ja bardzo lubiłem matematykę. Matematykę, fizykę, zawsze miałem same piątki z tych przedmiotów, zwłaszcza z matematyki. A wędkarstwo biegło równolegle. I póki nie jedno drugiemu nie przeszkadzało, albo mało przeszkadzało, no to ciągnąłem te dwa wątki. W latach 90., gdy trafiłem do kadry narodowej, były te starty, nagle się doba zaczęła kurczyć. Byłem żonaty, miałem dziecko już wtedy i nagle się okazało, że no, gonię własny ogon. 3-4 godziny snu, tak, jeszcze wtedy robiłem filmy, produkcje takie dosyć, no też poważne, operatorzy byli i tak dalej, dźwiękowcy. Pisałem książki wtedy, miałem okres, startowałem w zawodach, jeszcze musiałem 8 godzin co najmniej pracować jako szef działu konstrukcyjnego. No, konstruowałem sam też, no i musiałem coś wybrać po prostu. To był bardzo ciężki wybór, bo obie dziedziny były moją pasją. No. Tylko zadałem sobie pytanie, czy wolę siedzieć w fabryce, czy nad wodą. I odpowiedź była oczywista. No słusznie. No dobrze, bo ja próbowałem sobie policzyć, już tak jakby przechodząc do tego drugiego wątku dziennikarskiego. I o ile się nie mylę, to udało mi się wyliczyć 5 tytułów. Aż tyle? Natomiast ze względu na to, że tam raz było to, później co innego, później znowu to, więc tak jakby liczę każdy jak inny. Może się mylę, dlatego poprosiłbym Cię, żebyśmy... Nie liczyły, ale możemy to zaraz żebyśmy mogli razem przelecieć. Bo tak, zaczęło się od wiadomości wędkarskich. Zdecydowanie tak, tak. To było w 93 roku, chyba byłem już wtedy dwukrotnym mistrzem Polski i ówczesny redaktor naczelny wiadomości wędkarskich poprosił mnie o współpracę. Oczywiście nie byłem nigdy ani pracownikiem, ani członkiem zespołu redakcyjnego, byłem po prostu współpracującym autorem. No ale po tam kilku miesiącach miałem już swoją rubrykę, to się nazywało Mistrz Polski radzi. Koledzy się śmieli, że Mistrz Polski rodzi. Więc rodziłem co miesiąc artykuł tak, ze zdjęciami. No, wtedy jakby to było dla mnie takie bardzo, bardzo zajęcie, bardzo przyjemne i łatwe, dlatego że ja miałem mnóstwo zdjęć wtedy, robiłem film, miałem fotosy, startowałem w zawodach, więc tych doświadczeń było dużo, dużo więcej niż mogłem opisać, takich bieżących, gorących, bo to jest najlepsze paliwo do artykułu. Tak. No i współpracowałem kilka lat, potem powstał Wędkarski Świat, też zostałem zaproszony do współpracy. To może się teraz wydać dziwne, ale współpracowałem z dwoma pismami. Jednocześnie przez ten czas. Chyba niemożliwe w dzisiejszych czasach, ale... Znaczy wtedy to było możliwe, bo tam była dziwna sytuacja, bo jakby ówczesny redaktor naczelny jakby się szykował do wylotu, jakby już przygotowywał jakby następną gazetę przez okręt. I on jakby taki dziwny układ zrobił, że... Rozumiem. Ale moje pisanie do WS-a trwało bardzo krótko, bo tam właśnie się zaczęły takie jakieś niesnaski. Ja chciałem być od tego daleko. Więc zostałem przy wiadomościach wędkarskich. I pewnie byłby do dzisiaj, gdyby nie jeden z redaktorów naczelnych, któremu zacząłem przeszkadzać z jakichś powodów. Rozumiem. Znaczy, nie bardzo rozumiem z jakim, bo byłem autorem bardzo zdyscyplinowanym. To znaczy, pisałem zawsze w terminie, dawałem nadmiar zdjęć. A to nie jest łatwe, uwierzcie mi. Do wyboru, tak. Mało tego, przychodziłem razem z korektą, pracowałem, żeby ten artykuł wyszedł naprawdę dobrze. Tak. No ale przyszedł nowy redaktor naczelny, nie ten, który mnie zatrudniał. No i ciągle mu coś przeszkadzało. Najbardziej mi przeszkadzało, że byłem na zdjęciach. I mówię, słuchaj, no nie mam innych zdjęć, po prostu robię mi fotosy na filmach i mam takie, możecie sobie podmienić jak chcecie. No i w końcu mnie, można powiedzieć, nogą wypchnął stamtąd. No i jakby w sposób jakby automatyczny przeszedłem do wędkarskiego świata. Jak powstał, to był pierwszy numer, to był styczeń 96. Tak.
Właściwie nie. Czy ja wtedy już pisałem? Nie, jeszcze chyba nie, w wędkarskim świecie nie pisałem, przepraszam. To już nie było wtedy, jeszcze nie pisałem. Wtedy wędkarski świat powstał w 96 roku. To był sukces bardzo duży rynkowy. No, poszedł jak rakieta w górę. Tam był bardzo młody, prężny zespół ludzi, pasjonatów wędkarstwa. No, przypomnę, że założycielem tej gazety był Adam Schmidt ze wspólnikiem, czyli firma Design Fishing, właściciel obecnej firmy. No i po roku się okazało, że ma powstać druga gazeta, po pół roku. Adam Schmidt zaprosił mnie do współpracy w gazecie Świat Spinningu. Trzeci, wtrącę się, ale to już trzeci tytuł. Trzeci, tak. Świat Spinningu, żebym był od początku naczelnym, no ale tam jakby nie dogadaliśmy się i nie chodzi o sprawy finansowe, tylko ja postawiłem jakieś takie warunki, które były nie do przyjęcia. Nie będę wnikał w temat, jak zostaną po 50 latach otwarte archiwa, to może to wyjdzie. W każdym razie sytuacja była taka, tam Marek Szymański wtedy zaczynał gazetę z Jackiem, nieżyjącym już Jackiem Jóźwiakiem, to był zawodowy dziennikarz, no ale Adam Schmidt mnie ciągle jakby, no... Tak, nagabywał mnie, żebym jednak tam dołączył do zespołu, został. No, bo tam były różne tam takie kadrowe ruchy i w końcu po pół roku, no po 7 miesiącach mu się udało. Namówił mnie i tak wsiąkłem w ten rynek prasowy. Tam jakoś się dogadaliśmy, uzgodniliśmy wspólne stanowisko, warunki. No i jakby od tej pory już non-stop siedziałem w gazecie jako albo naczelny, albo no, prowadzący wydawnictwo całe. Rozumiem. No ale to był Świat Spinningu, tak mówiliśmy. No tak, trzeci tytuł, tak. Później pojawił się, ale, doszło do tego. Znaczy tak, istniały wtedy dwa wydawnictwa, Wędkarski Świat, istniały dwa tytuły. Czyli był Świat Spinningu, czyli młodszy brat Wędkarskiego Świata. No i to było fajnie, wędkarze określają Świat Spinningu jako gazetę kultową, no nie znają drugiej strony medalu, że ta gazeta nie była zbyt rentowna. Po prostu na gazetę specjalistyczną jeszcze wtedy nie był tak dobry rynek jak teraz. No i ja zaproponowałem, żeby te gazety połączyć, tak. No była to kontrowersyjna propozycja, bo jeden ze wspólników, tam było trzech w wydawnictwie, notabene właśnie ten były redaktor naczelny Wiadomości Wędkarskich, no się temu przeciwstawiał, no, w ogóle się przeciwstawiał światowi spinningu. No, inaczej mówiąc, była konkurencja wewnątrz wydawnictwa, to było nie do utrzymania. No i właściciele w końcu zgodzili się na moją propozycję połączenia tych dwóch gazet. Ja zaproponowałem, że będę naczelny połączenia gazet, ale właściwie powiedział, nie, będziesz naczelnym, ale nie tylko, będziesz też dyrektorem wydawnictwa. Ja nie chcę być dyrektorem, chcę robić gazetę, pisać, prawda, mnie zarządzanie nie bardzo interesuje. Tak? Jasne. Chcę łowić ryby, pisać. Dostałem ultimatum wtedy, albo będziesz prowadził wydawnictwo, albo to zamykamy wszystko. No szantaż. No tak, no i co tu zrobić, nie? Tak, ja do dzisiaj nie wiem, no, czy to był blef, czy nie, ale wtedy się nie ukrywam, no trochę zaniepokoiłem, szkoda mi było tytułu, się zgodziłem. No, i tak. Rozumiem. I w zasadzie do roku, no, 2019, tak. Można powiedzieć, że no, byłem naczelny Wędkarskiego Świata. Rozumiem. Prowadziłem też firmę, no, wspólnie z właścicielem gazety. No i to jest czwarty, ale dziewiąty. Kolejny tytuł według moich kalkulacji to Świat Spinningu i Muchy. Tak, znaczy, jakby tak, rozbudowanie tytułu, tak, może tak, ale tak, tytuł na zewnątrz to wyglądało rzeczywiście, że się pojawiła nowa gazeta, ale prawda była taka, że Świat Spinningu i Muchy był de facto światem spinningu uzupełnionym o muchę. Dlatego po pierwsze mieliśmy prośby wielu czytelników, którzy łowili na to i na to. Poza tym uznałem, że mucha ma za małe wsparcie w ogóle na rynku. Cały czas ma za małe, bo jest. Cały czas ma za małe, no może tak. Jeżeli tak uważa, to pewnie tak jest. Natomiast no ja uważam, że to jest dyscyplina warta rozwoju. Poza tym ja widziałem wiele zbieżnych cech między muchą a spinningiem. No przecież część muchy to tak naprawdę są metody spinningowe, tylko ja też się śmieję z muszkarzy z gorszym sprzętem. No ale potem musiałem odczekać pod stołem, bo sam zostałem muszkarzem, prawda? No tak. I się okazało, że mucha jest jeszcze bogatsza, niż mi się w ogóle wydawało. Także ten ruch dołączenia muchy oceniam z perspektywy lat jako bardzo dobry. Czyli Wiadomości Wędkarskie, Wędkarski Świat, Świat Spinningu i Muchy i z powrotem Wędkarski Świat. Tak jakby po połączeniu. Tak, to znaczy Wędkarski Świat to jeden tytuł, no, ale był raz, a później ostatni, był drugi. No i no, to tak, tak. To... No, tak, czyli Wędkarstwo 360. Tak, kolejny. Także tak jakby łącząc Wędkarski Świat przed Światem Spinningu i po, jako jeden, Wędkarstwo 360 to jest 5.
Tak, tak, tylko w pierwszym wędkarskim świecie ja byłem z autorem współpracującym. Rozumiem. W drugim wędkarskim, no, ale tak drugim, jakby... W drugim wędkarskim świecie już byłem dyrektorem wydawnictwa, tak. I redaktorem naczelnym. Ale bardzo bogata historia. Jakby ile by tych tytułów nie było, to tak jakby tworzyły się te pisma przez wiele lat i jesteś gdzieś tam, nie tylko w moim odczuciu, ale myślę, wszystkich wędkarzy. Jeżeli ja myślę Gazeta Wędkarska, to myślę Jacek Kolędowicz, o tak, no tak jakby w tym ujęciu. Natomiast chciałem cię teraz... Mnie to tak przeleciało, wiesz, no, domyślam myślę, się, to był rok w tej chwili. No. Domyślam się. Jak spojrzę wstecz, 20 lat, no. Trochę czasu. Trochę czasu. Ja bardzo często teraz szczególnie spotykam się z takim stwierdzeniem, szczególnie w dobie internetu i tych wszystkich nowych mediów, że gazety nie mają racji bytu. Bardzo dużo moich znajomych tak mówi, że no, po co to kupować gazetę, jak to wszystko jest w internecie, nie? Natomiast chociażby nawet ostatnio na rynku było dużo roszad, połączenia, zmiany tytułów i tak dalej, i tak dalej. Jak ty z perspektywy czasu to oceniasz? Czy faktycznie jest tak, że trochę odchodzi do lamusa to słowo pisane takie na papierze w gazecie? Znaczy, przede wszystkim trzeba zwrócić uwagę, kto głosi takie poglądy. Bo takie poglądy to słyszę od kilkunastu lat już, odkąd się pojawił internet. No i no wiesz, jak to jest. Każda stroczka swój ogonek chwali. I twórcy pierwszych stron internetowych, pierwszych filmów nie byli zainteresowani w takiej konkurencji, bo gazety wędkarskie no, zabierały ogromną część tego tortu reklamowego. Tak? Zresztą do dzisiaj zabierają sporo. Mhm. I jakby no, to takie gadanie wynika jakby z tego, że no, to jest walka o rynek. Mhm. Po prostu. To nie ma nic wspólnego jakby z taką realną ceną rzeczywistości. No. Wiesz, no, wydawanie kategorycznych sądów w obecnej sytuacji jest trudne, prawda? Jest pandemia gospodarcza, która się na to wszystko nakłada i pandemia na pewno zmiecie niektóre firmy czy niektóre branże, mhm. już zmiata. Więc tutaj jest no, podwójna trudność w ocenie. Ja powiem tak. Nie wiem, czy zwróciłeś uwagę kilka lat temu, znaczy firmy wędkarskie zawsze takie, taka może parafraza, czy jakaś paralela, analogia. Firmy wędkarskie wydawały katalogi wędkarskie. Mhm. Coraz grubsze. To prawda. W pewnym momencie przypominały encyklopedię. Nagle ktoś padł na pomysł, no tak jak ci, co mówią, że papier już jest dead. Mhm. I katalogi zaczęły się pojawiać w internecie, tak. No ale sam powiedz, czy to było takie wygodne, tak? No wyobraź sobie, wyjmuję smartfona i oglądam katalog. Wygodnie będzie? Nie, no na pewno. Nie bardzo. Pewno. Co się okazało? Że znowu kilka lat temu jakby firmy zaczęły znowu katalogi wydawać. No to jest troszkę odpowiedź na to pytanie, że jakby internet jest bardzo, bardzo takim medium szybkim, bardzo pojemnym, mhm. ale jednocześnie bardzo nieergonomicznym. Wiesz, co to jest ergonomia? No jasne, to jest na przykład to, wiesz, że wygodnie czy niewygodnie jasne, siedzieć. Jasne. Jak źle zaprojektuję kanapę czy krzesło, to jest niewygodnie czy wygodnie. To są urządzenia w wielu momentach wygodne, bo szybki dostęp, mhm. ale niewygodne, jeżeli chodzi o większe. Tak, tak. No szczególnie na smartfonach. Małe to jest. Będą niewygodne, gdzieś tam, bo nie jasne. Będziemy nosić smartfonów A4, prawda? Jasne. No nie ma takiej możliwości. Zgadzam się. Ja myślę, że fani gazet będą zawsze. Natomiast to, czy będą gazety, zależy od bardzo ważnego czynnika, od dwóch rzeczy, znaczy w zasadzie od jednej, od pieniędzy. Mhm. Kto finansuje gazetę, kto finansuje media w ogóle? Są dwa źródła. Pierwsze źródło to są odbiorcy, czytelnicy, widzowie, a drugie źródło to są reklamodawcy. Mhm. W tej chwili media idą w kierunku darmowej informacji, tak? Zresztą to już się zaczęło wcześniej. Tak? Mhm. Czyli odbiorcy, o państwo, nie bardzo są zainteresowani, wy nasi drodzy widzowie, nie jesteście zainteresowani, żeby płacić za treści, tak? No jak ten. No jasne. No w związku z tym, kto musi płacić, pozostają sponsorzy. Muszą płacić, reklamodawcy muszą płacić, tak? Bo jeżeli nie będzie reklam, to nikt nie będzie robił poważnych mediów, mhm. prawda, społecznie, no by nie wyżywił rodziny, by umarł z głodu. Po prostu. W związku z tym wszystko zależy jakby od reklamodawców. Jeżeli reklamodawcy podejmą mniej lub bardziej subiektywną, mniej lub bardziej obiektywną decyzję, że jednak przychodzimy do internetu, no to gazety padną. Jasne. Jeżeli uznają, że jednak warto, a kilka dużych firm nadal uznaje i daje tam reklamy, to prawda. Gazety będą istnieć i tyle. A jeżeli będzie mało pieniędzy, no to będą małe gazety, tak? Mhm. Może się wytworzy nisza i to chyba w tym kierunku będzie, że gazety będą
Widzisz, no to jest właśnie to, co ja próbowałem zrobić, a co jakby zabiła pandemia gospodarcza. Mhm. Otóż no, Wędkarstwo 360, ten ostatni tytuł, który wymieniłeś jako piąty, właśnie miał, to było zrobienie gazety, bym powiedział, takiej trochę lifestyle'owej, ekskluzywnej, droższej trochę, ale ładniejszej, żeby jakby prestiżem było pokazanie się w tej gazecie. Prestiżem i dla autorów piszących, i dla reklamodawców. I to nam się w roku dało. Gazeta no, miała bardzo ładny start, wydawnictwo Edipress Polska włożyła duże pieniądze w reklamę. Pamiętasz, były reklamy i w Polsacie, i w TVN-ie, prawda? I nagle, no, można powiedzieć, ta sytuacja gospodarcza, która nastąpiła, ten kolaps gospodarczy, jakby no, spowodowało takie przetasowanie, ale na dużym rynku. To nie była kwestia gazety, czy tam się sprzedawała, czy nie, tylko to w dużych firmach, tam ogromne pieniądze reklamowe, miliony wyparowały z rynku nagle. No i wydawnictwa duże musiały poczynić ogromne cięcia, myśmy padli ofiarą, tak jak inne fajne pisma, Yoga, czy tam wiele różnych wydawnictw. I myślę, że to był ten kierunek właśnie, żeby zrobić gazetę ładniejszą od innych, nie wiem czy mądrzejszą, bo to czytelnictwo, bardziej ekskluzywną, atrakcyjną reklamodawców. Niestety to ta cała filozofia się wywróciła, więc w tej chwili mogę odpowiedzieć na to pytanie, nie wiem co będzie z gazetami. Jasne. Nikt nie wie co będzie za miesiąc, co dopiero za pół roku. Okej. Okay. No dobrze, gazety to jedno, ale jeszcze w tym takim słowie pisanym, papierowym mamy książki. Czy my możemy się spodziewać jeszcze jakiejś książki z ręki mistrza? Bo już było ich kilka. Mam obiecać, tak? Znaczy, nie, znaczy... będę naszej stołek nie, no, nie. Znaczy nie, no myślę o tym. Ale jest coś tam, coś myślę już jakieś tym, kice, tak, czuję nacisk, prawda, i znajomych, i kolegów, wędkarzy, których spotykam. Sam czuję potrzebę, bo rzeczywiście wiedza spinningowa poszła naprzód i jak czasem zaglądam do mojej książki sprzed 20 lat, 25, to można powiedzieć, że ona w tym zakresie, która tam jest generalnie aktualna, natomiast tam bardzo brakuje wiedzy. No, ja no dużo w tej rzeczy. Chwili jakbym napisał książkę, ja ją mam w głowie, to tam była co najmniej dwa razy grubsza. Jasne. Więc no, jest taka potrzeba, nie lubię obiecywać, no ale myślę o tym. Rozumiem. No dobrze, ale jeszcze pozostając w kontekście tych książek, znowu analogiczne pytanie. Czy ty uważasz, że jest miejsce na książki? Nie mówię o wędkarstwie, mówię generalnie, globalnie. Czy tak jakby ludzie czytają książki, w twojej opinii? Ty czytasz oczywiście, książki? Tak, jest to cały czas, pewnie, twoim zdaniem, taki rynek? Tak. Książka w dziedzinie ergonomii wygrywa ze wszystkimi nośnikami elektronicznymi. Nawet te czytniki książek, to ile można patrzeć na szarą tabliczkę, tak, prawda? To prawda. Oczywiście znowu w pociągu gdzieś nie zabiera się biblioteki, tylko się zabiera tabliczkę. No, znowu ten przekaz elektroniczny ma swoje zalety, są audiobooki. Ale ten szelest kartek, książka jako przedmiot, zobacz, popatrz na to. No tak. Aż przyjemnie popatrzeć. No. To prawda. To prawda. Pendrive sobie włożysz takie, jak to będzie wyglądać. To prawda. Nie bardzo. Nie, książka, myślę, że książka ma nawet większe szanse niż prasa papierowa. Jasne. Książka zawsze będzie, poza tym książka, wiesz co, ja porównuję tak do takiej restauracji, sytuację, że wchodzisz do restauracji, wyobraź sobie, że wchodzisz do takiej restauracji, masz szwedzki stół, tam po horyzont jest 50 potraw. No i co wybrać, tak? Nawet no tak, spróbować po jednej nie miałbyś rady. Ja na promie kiedyś płynąłem między Sztokholmem a Helsinkami. No tam był taki stół, ja nie wiedziałem w ogóle co wybrać, nie było kelnera, nie było nic. I czułem się trochę tak zagubiony, no, no tyle, nie wiem, to dobre, złe i tak dalej. Natomiast książka to jest taki jakby no, kelner, który ci wybiera. Słuchaj, to. Z tych tysiąca potraw wybiera ci najlepsze kąski, podaje na tacy. Więc każdy lubi mieć takie kompendium, myślę, wiedzy. Ja ci powiem, może się zdziwić, sam czasem sięgam do swoich książek, żeby zajrzeć i przypomnieć sobie pewne rzeczy. Czy ja bym to odkopał w internecie? No myślę, że nie. No raczej nie, w tym zalewie informacji. Oczywiście bym kliknął, prawda, nie wiem, szczupak w rzece, no to wyskoczy mi tysiąc. No kto by miał czas, żeby to wszystko przejrzeć? A filmy w ogóle, no filmy to już wymagają naprawdę czasu. A książka no tak, to jest... No powiem ci zresztą ciekawostkę. Ja wymyśliłem, jak zaglądasz do moich filmów, to taką ramkę, tak? To jest takie połączenie spinningu z tak. To jest taki ciekawy nalazek. No. Ja tam pisałem w tekstach pod filmem, że filmami, że to kilka lat temu wymyśliłem. Tak naprawdę, znaczy to zupełnie inaczej było.
ta ramka jest narysowana w książce z 1994 roku. I ja któregoś dnia, wertując książkę, mówię, zaraz, wróćmy do tego pomysłu. Tak? To był fajny pomysł, nie został praktycznie przetestowany i ja wróciłem. No. Tak działają książki. Super, fajnie, strasznie ciekawe to, co mówisz, szczególnie tak jakby układa mi się w głowie fajnie. Cały czas ja powtarzam, nie można w życiu zapomnieć o bardzo ważnej dziedzinie ergonomii, bo można zrobić fantastyczną wędkę, która łowi maksy i tak dalej, jak nie będzie wygodna, no to jest zdyskwalifikowana. Jasne. Krzesło, kanapa, fotel samochodowy, tak, łyżka, to musi być wszystko zrobione wygodnie, a niestety projektanci w różnych dziedzinach zapominają o ergonomii. W związku z tym książki, gazety się bronią ergonomią. Słusznie, to prawda, tak jest, na pewno to jest dużo wygodniejsze. Okej, ale mamy drugą stronę medalu, bo tak jakby w tym całym tak jakby zalewie nowoczesności ty się też bardzo dobrze odnajdujesz. Tak, mało uważasz? Tego, ty byłeś... Ja tego nie czuję. Ja to widzę w sensie tak jakby nie oceniam tego ilością łapek, tak jak powiedziałeś, czy czegoś, natomiast tego, że to robisz. Wiesz, jak zrobić kanał na YouTubie, tak jakby nie jesteś papierowym ortodoksem i nie walczysz ze światem, tylko tak jakby dostosowujesz się do sytuacji. Wiesz, to za dużo powiedziane, ja mam wspaniałych współpracowników, kolegów i koleżanek, którzy mi bardzo, bardzo pomagają. Jasne. To bym nie zrobił nic. Tak czy siak, kanał na YouTubie. W ogóle filmy to ty robiłeś jeszcze, jak większość obecnych youtuberów nie wiedziałaś. Nie na świecie, nie? Tak. Ale filmy robiłem w 93 roku. Wiesz, znaczy, żeby znowu wyjaśnić sytuację, robiłem to za dużo powiedziane, albo za mało, nie wiem. Ja ci powiem, co to znaczy robiłem w mojej sytuacji, bo w tej chwili, jak ktoś mówi, robię filmy, to on rzeczywiście robi. Bierze kamerę, filmuje, patrzy na światło, dźwięk, ustawia, często sam montuje, sam montujesz, prawda? Tak. Wielu youtuberów tych czołowych naszych montuje filmy. Ja poszedłem zupełnie inną drogą. Ja sobie wymyśliłem, że zrobię filmy, ale jako organizator... Reżyser, scenarzysta. Więc byłem reżyserem, scenarzystą, pomysłem. Miałem to szczęście, że miałem kolegę, który miał bardzo dobre kontakty w branży filmowej. W związku z tym sięgnąłem po jakby najlepszych ludzi z branży. Miałem operatora z pierwszej piątki w Polsce. Montażyści to byli wytwórnia filmowa Czołówka, a potem studio Jarka Zamojdy, tego Młodych Wilków reżysera znanego i operatora świetnego. I można powiedzieć, to oni zrobili tą robotę, ja się od nich uczyłem. Natomiast wędkarstwo ogarniałem ja. No, wspólnie z moim przyjacielem z kadry narodowej, Robertem Taszarkiem. Prawda? On był specjalistą od łowisk wybierania, ja byłem od tej całej technicznej strony. Także powiedzenie, robiłem filmy, to jest takie, no... No rozumiem, ale tak jakby... To tak wygląda. Ale chodzi znaczy, ja znam dokładnie zasady, natomiast jakbyś mnie postawił za kamerą, to nie sądzę, żebym był jakimś mistrzem świata, nawet wiceministrzem. Tak? Jasna sprawa. Samo z montażem. Chodzi mi bardziej o tak jakby robiłeś w kontekście tym, że wiedziałeś już wtedy, a teraz również tak jakby nadążasz za tym. Jak to się robi. No i teraz tak, Jacek Kolendowicz, wieloletni autor tekstów i teraz Jacek Kolendowicz, nie wiem czy w cudzysłowie, czy nie, to tak jakby tobie pozostawiam ocenę, youtuber. Za mocno. No to w cudzysłowie, w każdym razie, jakbyś miał to ocenić, tak jakby, nie wiem, łatwiej jest, nagrywasz ostatni twój film, jak złowić sandacza na zbiorniku zaporowym i musisz napisać tekst o tym samym tytule. Co twoim zdaniem tak jakby jest, może nie tyle łatwiejsze do zrobienia, ale tak jakby oddające bardziej to, co chcesz przekazać? Wiesz, to jest znowu takie porównanie jak jakby informacji przekazywanych elektronicznie i na papierze, czyli prasy z tym. Przede wszystkim zdefiniuję, na czym polega trudność w robieniu gazety i filmu. Zależy, co chcesz zrobić. Jeżeli chcesz napisać artykuł, że byłeś na rybach, grillowałeś z kolegami i było fajnie, ptaszki śpiewały, to jest łatwe. No jak ktoś tam mniej więcej składa wyrazy, no żeby przycinki stawiać, prawda? Chociaż są korekta to zrobi, pewnie. Korekta zrobi, coś tam w życiu przeczytał, w związku z tym jakaś, no to jest łatwe. No parę zdjęć pstryknie, tam wybierze, trochę się te zdjęcia podretuszuje, podrasuje, tam teraz są narzędzia. I to samo jest z filmem, no. Jeżeli bierzesz kamerkę, selfik, tak. Gadasz, cieszysz się, śmiejesz się, złowisz tam okonkę albo nie złowisz, ognisko, fajna atmosferka, wszyscy się cieszą. To też jest łatwe. Natomiast jak chcesz zrobić coś wartościowego merytorycznie, to i tu jest trudno.
No, po pierwsze trzeba mieć jakieś minimum przygotowania, to jest raz. Po drugie trzeba włożyć trochę roboty, żeby to, co masz w głowie, przełożyć albo na zdania, wyrazy, albo na obraz, na język techniczny. Czy wędkarski ci nie jest trudniejszy od takiego zwykłego? Tak, to prawda. Film techniczny też jest trudniejszy. No i trzeba mieć wiedzę, wiesz. No ja przez 20 lat jakby nie tylko pisałem, ale też oceniałem artykuły innych, żeby dopuścić do gazety. I ta ocena po pewnym czasie stała się, jakby wyłapywanie dobrych autorów stało się w pewnym sensie taką rutyną, bo jak wyglądał autor słaby? No autor słaby pisał tekst mniej więcej tak. Byłem na rybach, no i łowiłem klenie. Klenie można łowić na żyłki grube, na żyłki cienkie, ale zdarza się też złowić na grube. Tak? Biorą na przynęty małe, ale często też biorą na duże. Tak? Lepiej zastosować jasną przynętę, ale też warto ciemną rzucać ciemną. Tak? I to już widać, że facet nie wie i się boi, bo wiesz, w specjalistycznych branżach to jest tak, że powiesz jedno słowo i już widać, że się nie znasz. Się zdradzasz. Więc ktoś, kto nie wie, boi się zdradzić, w związku z tym pisze ogólniki. Tak? Natomiast ktoś, kto się zna, pisze konkrety. Taka i taka żyłka, tu to i to, tu to i tamto. Oczywiście, no też są hipotezy ewoluują, ale mimo wszystko widać dokładnie. I to samo jest w filmach. No jeżeli ktoś nakręca non-stop grillowanie, to albo oczywiście ma taką formułę, tak? Bo ta formuła też się sprawdza. Tak? Ja, broń Boże, takich filmów nie dyskredytuję. Natomiast jak chcesz zrobić film trudny, specjalistyczny, no to musisz wiedzieć i musisz włożyć sporo roboty. To jest od strony merytorycznej. Czyli merytorycznie jedno i drugie jest jednakowo trudne. Natomiast technicznie film jest trudniejszy, bez dyskusji. Artykuł można 20 razy poprawiać, można wymieniać zdjęcia, siedząc w domu, mając pewien zdjęć, można siedzieć. Natomiast na filmie złe ujęcia zrobić, trzeba wracać na plan, a tu nie taka pogoda, poszła woda w górę, ryby nie biorą. Tak? Bo, to prawda. Czyli sztuka filmowa jest dużo, dużo trudniejsza. Jasne. Znalazłem taką twoją wypowiedź, ona jest z wywiadu w Polskim Radiu. Czasami mam ochotę wybrać się na lipienie w góry, a muszę pojechać na inne ryby, żeby napisać tekst czy nakręcić film. To są twoje słowa. My się znamy. Tak, na pewno tak powiedziałeś. I my się znamy nie od dzisiaj. Ja znam twoją fascynację, chociażby sam o tym wspomniałeś, gdzieś tam muchowaniem czy rzekami południa generalnie. W ogóle rzekami, jasne, a w szczególności górskimi. Jasne. I teraz ja mam w głowie taki obrazek. Jedziesz w góry, musisz napisać tekst o łowieniu pstrągów na spinning, a wokół ciebie lipionki, zbióreczki. Oczywiście, żeby nadać tak jakby dramatyzmu sytuacji, muchówka oczywiście jest w bagażniku. I teraz co się dzieje w twojej głowie? Praca przede wszystkim, musisz zrobić tekst, jadę ze spinningiem, czy biegniesz po muchówkę i jednak trochę tam tego takiego wędkarskiego bardziej pierwiastka niż zawodowego? Nie, no bez wahania praca. No bez żadnego wahania. Wielokrotnie odpuszczałem. Wiesz, to takie sytuacje, no to jak ty mówisz, to się zdarzają rzadko. No jak pstrągi łowisz i biorą, no to tam jakby nie oglądasz się na inne. Gorzej jak nie biorą, a lipienie zbierają. No nie, no wtedy czasem idziesz po rozum do głowy. Mówię, może te lipienie po łowie zrobię fajny materiał z lipieniami, a jak mam jeszcze trochę czasu, to pstrągi. Wrócę do pstrągów, tak. Ale gorsza sytuacja. Otóż gorsza sytuacja polega na tym, że no, z życia ci mówię, no idę na brzany, tak. Nagle brzany zaczynają brać. Branie brzan polega na tym, że wchodzi stado i co rzut masz rybę. Ja mówię o takich sytuacjach, dobrych brań to się nie zdarza codziennie, żeby no jasne. Nie myślał, że tak, że to się samo łowi. Dorada jest tak co chwila. No ale wiesz, jak nakręcasz film na przykład, no to wtedy musisz scenę ograć, tak? Czyli musisz nakręcić wodę, otoczenie, wędkarza z wędką i tak dalej. Tego nie można zrobić za 2 godziny, bo tu ci się słońce schowa, tak? Już nie będzie to. I teraz wiesz, że jakby ogrywając tą scenę, tracisz te kolejne branie. No to, tak. To jest straszne, bo wiem, że to branie brzan takie, że jedna za drugą idzie stado i przejdzie i do widzenia. I to trwa na przykład pół godziny albo godziny. I normalnie w ciągu godziny mógłbyś wyjąć na przykład 5 czy 8 brzan, czy nawet 10, a wyjmujesz tylko 2 z tego powodu. I to jest dramat prawdziwy. No, ale, prawda. Nigdy o tym nie myślałem w ten sposób, ale tak. To jest właśnie, tego pytania nie zadałeś, ale czasem są zadawane pytania, albo ludzie mówią, może jako stwierdzenie, jak to fajnie zrobić z hobby zawód. Tak. No to jest właśnie ta druga strona medalu, że
no nie możesz korzystać w pełni z tego hobby, tylko ten zawód ci zabiera kawał hobby. W zasadzie już masz tylko zawód, nie masz hobby. Więc jak ktoś chce zrobić sobie z wędkarstwa zawód, to radziłbym się tak, trochę poważnie, zastanowić poważnie nad takimi rzeczami, czy na pewno wie, co chce zrobić. Już ustaliliśmy, że umysł ścisły i humanistyczny w jednym, natomiast... Znaczy, znowu, to muszę się wtrącić, bo znaczy, tak jakby... ten wyraz humanistyczny w rozumieniu, że język polski i tak dalej. Otóż muszę ci powiedzieć, że jakby to, co mnie spotkało w życiu, jakby to jest trochę taki chichot losu, bo ja w szkole, tak jak już mówiłem, byłem świetny z matematyki, naprawdę świetny, byłem, poprawiłem nauczycieli, z fizyki byłem dosyć dobry i tak dalej, natomiast irytował mnie język polski, znaczy gramatyka nie. Gramatykę mam na tyle opanowaną, że w zasadzie no, byłem ostatnią korektą w gazecie, po korektorach jeszcze poprawiałem. Natomiast nigdy nienawidziłem pisać wypracowań. Nie to, że nie lubię, nienawidziłem pisać wypracowań. I teraz sobie wyobraź, mówi to ci człowiek, który napisał ponad 1000 artykułów. To jest niesamowite. I wiesz, bo jeżeli był to tekst techniczny pracy, o brawiarce, czy o jakimś, prawda, robocie przemysłowym, jeżeli był to tekst o wędkarstwie, jak tam wiązać, techniczny, to fajnie. Natomiast jak tekst miał być opisowy, że fajnie, że ładnie, że piękna pogoda, zachód słońca, tam jakiś tam malownicze, no to ja się w tym dusiłem i nadal się duszę. Kiedyś o mojej książce powiedział złośliwie, że jest to największa instrukcja obsługi, jaką widział, tak w wędkarstwie. To potraktowałem jako komplement, ale to obrazuje moje właśnie podejście, że z tym moim, nakreślę to humanizm. Ja nadal nie lubię jakby pisać niepotrzebnie. Moje teksty są raczej techniczne. Suche, konkretne, techniczne, natomiast nie czuję się dobrze w tak na przykład wspaniałych opisach Wisły, jakie robił Marek Szymański. Ja w życiu takiego czegoś nie napisał, pięknego. Do tego wszystkiego to ty jesteś bardzo sprawny. Tak jakby na ile cię znam, to sport i aktywność sprawności fizycznej. Nie, no bo to już ustaliliśmy, że intelektualnie na różnych biegunach, a fizycznie też bardzo aktywny sportowo, mam rację? No tak, to znaczy ja w ogóle, sport był moim w ogóle konikiem odkąd pamiętam. Zaczynam się zastanawiać, co nie było, no bo budowanie maszyn było, wędkarstwo było. Ja już ci powiem, co nie było. Takich rzeczy z popularnych, żadnych nart, żadnego tenisa, żadnych tam takich tych. Ja nigdy w życiu, zawsze odmawiałem jazdy w góry, bo nie znosiłem tego. Lubię być na poziomie morza, wody. Rozumiem. Na przykład, więc takich rzeczy popularnych, tak. Nie, rzeczywiście sport. To znaczy ja miałem kompletnego kręćka na punkcie piłki nożnej. Powiedzmy już od początku szkoły podstawowej grałem jak wściekły. W zasadzie miałem wielkie ambicje być zawodnikiem w klubie. Ojciec, mój tata mi nie pozwolił. Nie pozwolił i no, chwalę go za to. Do końca życia będę go chwalił, dlatego że gdybym był piłkarzem, no wiesz jak to jest, przez sport do kalectwa, mówię o sporty wyczynowy. Trochę tak. Sport wyczynowy niestety wiąże się z bardzo szybkim zużyciem organizmu. Większość sportów przynajmniej, z tego co obserwuję i pewnie nie byłbym tak sprawny teraz, gdybym uprawiał sport wyczynowo. No ale niemniej jednak, że uprawiałem jak wściekły piłkę nożną, jakieś tam turnieje halowe, w zimie halowe, nie było tam śnieg, nie śnieg, żeśmy, to się mówiło kiedyś, haratali w gałę, tak? Bardzo mocno. Jak byłem w szkole średniej, w liceum, no to tam doszła siatkówka do tego, oczywiście no, biorąc pod uwagę mój wzrost, no, na karierę wielką nie miałem szans. No, libero. Trener od razu mi powiedział na pierwszym treningu, żebym sobie nie obiecywał nic. Tak? Libero tam jakieś tam tego. Niemniej jednak trenowałem mocno, wiesz, dosiężnego, tam miałem 70 cm, więc dużo. I koszykówki trochę, ale koszykówka była o tyle nudna, że tam za dużo koszy pada w jednym meczu. Wiesz. Piłka nożna jest ciekawa, tak, bo dwie bramki. Dwie, trzy bramki, tak. Jak czegoś jest za dużo, to przestaje być ciekawe. I można powiedzieć, że grałem w piłkę nożną na przemian z siatkówką, ja wiem, do wieku 40 paru lat. Bardzo intensywnie, 2-3 treningi tygodniowo. Były fajne grupy kolegów. Wynajmowaliśmy sale gimnastyczne, wtedy to było troszkę łatwiejsze niż teraz. I w zasadzie no, zacząłem wyhamowywać w momencie, gdy się okazało, że kontuzji jest za dużo. To są sporty kontuzjogenne bardzo i młody organizm jakby to znosi, tak? Ale potem no, ciągłe jakieś rehabilitacje, tu kolano, tu tam jakieś biodro, tu łokieć, wiesz, no tam. A ja się nie oszczędzałem, ja jak już robię coś, to na całość. Tak? Grubo. Więc nie mogłem tak grać na pół wiska, tak? Brzydko się mówi. Więc jakby wychowałem to i musiałem coś mieć w zamian, tak? Wędkarstwo, no jasne, się chodzi tego, ale chodzenie to nie jest bieganie. No.
sport, dla mnie sport to jest, musisz się spocić, naprawdę się spocić. Mhm. Musisz ciebie lecieć, to jest wtedy sport. Wtedy krew krąży i jest jakiś efekt tego. No, współzawodnictwo też jest ważne, więc mnie się przestawiłem na pływanie. Sport bardzo, bardzo zdrowy polecam, dlatego że jakby kręgosłup, stawy są odciążone. Można cały czas tak. Rzeczywiście w każdym wieku praktycznie, na pełnych obrotach i no, nic się nie stanie. To rzeczywiście trzeba się starać, żeby jakąś kontuzję. No i pływam mniej więcej już w tej chwili od 10 lat, zwiększam co roku dawki. W tej chwili doszedłem już do takiej sytuacji, że no teraz nie chodzę na basen bez zakaz. Tak? No tak. Ale w zasadzie jak mogę, to chodzę codziennie. No i po pierwsze chodzę, to znaczy nie dojeżdżam samochodem. Mam na basen około 6 km. Okay. Więc robię spacerek, na codziennie, codziennie. No to nie jest bieganie, nie. To jest taki szybki marsz, bym powiedział, to jest 6 km, 5-6 km dziennie. No i do tego 3 km wodą, krawlem ostrym, czyli między 100 a 140 basenów. To no jest to... Tak, 2,5 do 4. Oczywiście jak jadę gdzieś na ryby na wyprawę, to nie, no ale więc tam się średnia roczna pewnie mi wychodzi co drugi dzień. Biorąc pod uwagę te przerwy, ale no i muszę powiedzieć, że to mi pozwala jakby zachować kondycję na tyle dobrą, że nie ma takiego rodzaju wędkarstwa, którego bym nie mógł w swoim wieku uprawiać. Tak? Rozumiem. Powiem Ci, takie fajne sporty są też, wymyśliłem. Na rzekach górskich, bo jest taki sport, który się nazywa Nordic Walking. Tak? Czyli się chodzi taki. A ty z kijkiem pod prąd. No i to się. Nie, kijkiem łatwiej z prądem, z jednym kijkiem, to się nazywa Downstream Walking. Ale jest jeszcze drugi rodzaj sportu, nazywa się Upstream Walking. Bardzo, bardzo wymagający. Jak się przejdzie na przykład 2 km rzeką, to zapewniam cię, że to jest wyższa półka niż Nordic Walking. To prawda. Polecam miłośnikom rzek górskich, nie tylko. Nawiązując do tego sportu, to, że masz bardzo bogatą przeszłość zawodniczą, wędkarską. Przeszłość, to znacznie brzmi, no. Ale zawodniczą wędkarską to już wiemy. Natomiast czy w sporcie, wspomniałeś o tym, że chciałeś być piłkarzem, ale jakaś rywalizacja, nie wiem, czwarta liga, coś tam, coś próbowałeś tak w cudzysłowie zawodowo, czy... Nie, bo ja nie było tak. Tata mi nie pozwolił, nie próbowałem. Natomiast nie, zawody były na pewno, turnieje międzyszkolne były. Były takie, za moich czasów, nie wiem jak teraz, były halowe turnieje piłki nożnej, tam przez jakąś gazetę, bo tak, jasne, tam jasne. Są tak cały czas jakieś takie eventy. I w tych halowych turniejach tam nawet, byłem jako w drużynie szkoły, tam nawet jakieś tam wysokie miejsca były, ale to nie był jakiś spektakularny sukces i jakby nie pociągnąłem dalej wyszynowo. No zwłaszcza, że już w liceum, czyli w szkole średniej zaczęło mi się wędkarstwo mocno. Mhm. Jakby wtedy już myślenie o tym sporcie wyczynowym znikło, bo nie było na to czasu po prostu. No tak, to jedyne, tak jak mówię, to 2-3 razy w tygodniu, no to były powszednie dni, nie weekendy, bo weekendy to były ryby, poświęcałem na sport. I to mi w zasadzie wystarczało, wyczyn nie był potrzebny. Rozumiem. Ja w moich rozmowach tutaj, w pytaniach, bardzo staram się unikać wędkarstwa, takiego stricte, na zasadzie jaka jest twoja ulubiona ryba i tak dalej. Podoba mi się formuła twojego pytania. Tak, bo tak jakby chcę porozmawiać często o tych różnych innych rzeczach. Natomiast jednego sobie nie daruję i muszę cię zapytać, bo to jest bardzo ciekawe i takie bardzo twoje. Bardzo często podkreślasz, jak w twoim ekwipunku ważny jest barometr. I chciałbym cię zapytać o to, jak, tak jakby, o całą twoją teorię związaną z ciśnieniem, bo to jest, powiedzmy, że to będzie taki jedyny stricte wędkarski wątek w naszej rozmowie. O co chodzi? Wiesz, bo to w wędkarstwie, odkąd pamiętam, zawsze byłem karmiony, czy to przez książki dawne wędkarskie, przez kolegów, jakimiś teoriami wędkarskimi. Ja jestem takim rzekiem trochę przekornym, który bez przerwy zadaje pytanie, dlaczego. Tak. Ktoś mówi, a wiatr ze wschodu ryba chodu, a przy zachodnim bierze, albo na tym jeziorze przy północnym. Ja się tak trochę zastanawiam, jak to możliwe? No przecież ryba, co, wychyla łeb i patrzy, jak jest wiatr. Widziałeś kiedyś rybę, która sprawdza wiatr? No nie. No w pewnym sensie oczywiście, nie. Oczywiście, no jakieś pośrednie skutki, że powiedzmy na wieczny brzeg, no to tą ciepłą wodę nawiewa, ryby tam, jakieś tam robaczki się ruszają, ryby podchodzą, no ale tej teorii tak naprawdę to jest jakaś wydumana, nikt tego do końca nie sprawdził. No ja się zacząłem zastanawiać, bo obserwowałem od lat, zresztą chyba każdy obserwuje takie zjawisko, że ryby potrafią, czy mogą na jakimś jeziorze zacząć brać jednocześnie na samym jeziorze, na małym obszarze, jak na gwizdek trenera i nagle skończyć. Czyli pływa kilka łódek, koledzy się kontaktują między sobą, nagle mówią, słuchaj, o 12 zaczęły brać ciupaki, tak? A o drugiej skończyły. Ja mówię,
zadałem sobie pytanie, co jest tym sygnałem, co uruchamia ryby? No bo tak, wiatr? No nie bardzo, ryby nie widzą tego. Ja nie mówię o braniach typu, że w tym tygodniu są dobre, w tym złe i tak dalej. Mówię o takich lokalnych eksplozjach brań. Skąd to się bierze? Że ryby, skąd one wiedzą? Czy one się komunikują? No, czy ryba, powiedzmy, ryby w odległości kilometra mogą się umówić, że one biorą? No nie. Czy jest jakaś wielkość fizyczna, jakiś czynnik, który powoduje, że ryba dostaje taką szpilę? Bierzemy teraz, tak? Ale nie widzą się. No i zaczynamy eliminować. No wiatr nie. Temperatura wody nie, bo ona się tak szybko nie zmienia w ciągu minuty. Tak? No tak. Nasłonecznienie. Też to następowało na przykład przy jednolitej szarej pogodzie, tak? Przy tym samym naświetleniu. Więc jedyną wielkością fizyczną, która mi przyszła do głowy, to jest ciśnienie. Ciśnienie może się zmieniać bardzo szybko. Ja mierzę ciśnienie nałogowo i wygląda to tak, że na przykład jest bezchmurne niebo, tak jak teraz tutaj widzimy, i ktoś sobie wydaje, komuś się wydaje, że jest wyższy i takie równe ciśnienie. Otóż nie, ciśnienie czasem ma kształt sinusoidy. I odwrotnie, się chmury przychodzą czy coś, czasem jest ciśnienie jednakowe, czasem pod chmurą na przykład jest niższe. Czy obserwowałeś czasem, jak jedziesz z ludźmi samochodem, nagle wszyscy zaczynają zasypiać, tak? Jedziesz w jakąś niszę i ten nisz może trwać tylko kilometr. I zacząłem jakby dostrzegać pewne zbieżności między ruchami ciśnienia a braniem, ale nie między wysokością, bo ryby mogą brać się doskonale i przy wysokim, przy niskim ciśnieniu. Bo ktoś mówi, że niskie ciśnienie jest na rybę dobrą wysokie. Nie zauważyłem, tak zauważyłem, że jak są zmiany. I wykryłem pewne prawidłowości dotyczące niektórych gatunków ryb, bo żeby zbadać wszystkie gatunki dokładnie, no to by dwóch żyć nie starczyło. Tak. Więc robię to, co mogę, tak. Zwłaszcza w gatunkach, które się łowi częściej, więcej. No. Mam zdradzić, tak? Jakieś, znaczy, już, zdradzi, no, już zdradzałem. W pewnym sensie. No więc szczupaki. Szczupaki są miłośnikami wzrostu ciśnienia generalnie. Oczywiście wzrostowy nierówny, bo jak jest potworne skoki są ciśnienia, to żadna ryba tego nie lubi. Ale na przykład jak jest równe ciśnienie, stabilne i nagle takie jest wyraźne, zaczyna rosnąć, no to szczupaki startują wtedy. Okay. I są lepsze brania. Z kolei jak rośnie to ciśnienie, nagle robi się półeczka i zaczyna spadać, wtedy trener mówi koniec. Do szatni, z sandaczami już nie jest odwrotnie. Co ciekawe, z sandaczami odwrotnie. Na spadku ciśnienia, tak. Oczywiście, znowu nie należy tej teorii traktować bardzo dokładnie. Na przykład jak jesteś na bardzo dobrym jeziorze sandaczowym, no w Szwecji czy może nawet w Polsce, to nawet przy niekorzystnym dynamice zmian ciśnienia jakiś tam sandacz się wyłamie. No nie każda ryba jest meteopatą, tak samo jak z ludźmi. Tak? Są ludzie bardzo wrażliwi na zmiany ciśnienia, są ludzie, którzy, no, tak jak ja na przykład, ja nie odczuwam zmian ciśnienia generalnie, nie mam z tym problemu. Ale mówię statystycznie. Czyli sandacz na spadku, szczupak na wzroście, okoń, no jestem w trakcie badań, że tak powiem, i logika by wskazywała, że okoń powinien reagować tak samo jak sandacz, ma podobną budowę przewodu pokarmowego. Natomiast ja dostrzegam zadziwiające zjawisko, że jednak szczupak się zachowuje okoń się zachowuje tak jak szczupak. Czyli raczej na wzroście ciśnienia, co mi się też wiąże z tym, że jak byłem jeszcze wędkarzem początkującym, to zwykle pamiętam, że jak szczupaki brały, to okonie też. To się z czymś wiąże. Ktoś zapyta, no ale co to ciśnienie robi? No to już wchodzi fizjologia, tak? Ciśnienie wpływa bardzo mocno na rozpuszczalność gazów we krwi ryb. Tak? To mówiliśmy, są to teraz te, ja pisałem parę lat temu, teraz weszło do internetu temat barotraumy, tak? Czyli jak rybę ciągniesz, prawda, z dużej głębokości, ona ciśnienie się zmniejsza, tam rozprężają się gazy we krwi. Krótko mówiąc, jak się robi niższe ciśnienie, to u innych ryby jedne lubią, drugi nie, ponieważ tam się wiąże z tą gospodarką gazami w organizmie. A szczegółowo to już myślę jakiś fizjolog ryby, by to lepiej wyjaśnił niż ja. No myślę, że temat na książkę, co najmniej całą. No tak, ale pytanie, ile by się dało jej sprzedać. No tak. Dobrze, bardzo dziękuję, Jacku. Nie mam więcej bardzo pytań. Bardzo dziękuję za zaproszenie. No, twój program jest naprawdę super przyjemny, ma fajną formułę. I bardzo Państwu dziękuję za cierpliwość. Jestem strasznie gadatliwy. Nie jest tak źle. Przede wszystkim bardzo fajne historie. Także ostrzegałem Łukasza przed programem. Jeżeli macie jakieś dodatkowe pytania, to oczywiście piszcie w komentarzach. Postaramy się na wszystko odpowiedzieć. Jeżeli będziecie mieli ochotę wysłuchać... Ja też mam odpowiadać? Ja będę, jak będzie pytanie, na które nie będę potrafił odpowiedzieć, no dobra, to będę Ciebie zapraszał do odpowiedzi. Natomiast jeżeli życzycie sobie 6-godzinny wywiad z Jackiem, to też możemy taki zrobić, bo nie byłoby problemu, myślę, żeby... Nie aż tak. Nie strasz widzów. Nie. Bardzo dziękujemy raz jeszcze. Oczywiście zapraszamy do subskrybowania. Zapraszam również do subskrybowania kanału Jacka. Znajdziecie w opisie do tego filmu link.
Dzięki serdeczne, dziękuję Jacku. Też zapraszam i na Facebooka do mnie, i na kanał filmowy. Będą się pojawiać nowe filmy. Nie wiem, czy tak często jak u czołowych youtuberów, ale będę się starał bardzo. Instagram jest z ładnymi zdjęciami. Zapraszam serdecznie. Pozdrawiamy Was bardzo serdecznie. Trzymajcie się, do zobaczenia. Do zobaczenia.